Moim waszym gościem jest Janek Strojny, który napisał książkę Nie zostawaj influencerem. Dzień dobry, Janku. Siemano. Czytałam tą książkę ja, czytał również mój syn Max, który ma 13 lat i trochę mu przeszło, a na pewno odstawił social media na jakiś czas. Zobaczymy, jak długo wytrwa w tym. I zrezygnował z TikToka. Bardzo zdrowo. Bardzo mnie to cieszy. Ja też zrezygnowałem. Długo go nie masz? No nie miałem do momentu powrotu jakby do promocji książki. Tak naprawdę odkąd przestałem cokolwiek wrzucać, nie wiem ile czasu temu to było, ale no nie wiem czy od marca, no więc połowy marca, więc w sumie jakoś nie bardzo długo, jakoś nie tęsknię. No właśnie chciałem cię zapytać, czy cię nie ciągnie. Nie, życie jest dużo ciekawsze bez i uważam, że social media znacznie blokują funkcje poznawcze i widzę po prostu po sobie zmianę praktycznie natychmiastową, że dużo lepiej mi się funkcjonuje i jakąś mam taką świeższą głowę. Napisałaś tą książkę, która się rozniosła szerokim echem. Nie zostawaj influencerem, ale zanim też pogadamy o tej książce i o tym, jaka przemiana też w tobie zaszła i z czego to się wzięło, to ja chciałam cię zapytać, dlaczego warto było być influencerem? Dla tak kasy. Trochę przewodnie, przewrotnie. Tylko i wyłącznie dla kasy. No, jakby to była moja motywacja, z którą w to wszedłem. Uznałem, że wiem, jak zarobić tym hajs. Zarobiłem hajs. Okazało się, że jest masa rzeczy, które powodują, że w ogóle się te pieniądze nie są warte zabawy w to, w tym zdrowie psychiczne. No i podziękowałem. Kiedy to się zaczęło? Dla tych, którzy nie znają całej twojej historii. To się zaczęło no nie tak dawno, bo to był listopad albo grudzień 2020. Ja już w tym momencie nie pamiętam. Mhm. Wiem, że w książce jest to gdzieś napisane, ale w tym momencie no już jakby dla mnie to jest daleka przeszłość i tak naprawdę od wtedy no pół roku już zaczęła lecieć kasa. To szybko chyba, czy nie? Czy jak na takie standardy w sensie influencerskie, to ty musiałeś długo czekać na pierwszy zastrzyk takiej poważniejszej gotówy? No przez to, na jakiej platformie zacząłem to robić, czy na TikToku, no to jeszcze wtedy nie był do końca rynek reklamodawców na tyle przygotowany na tą platformę, więc no było trochę ciężej, ale no pół roku uważam, że to jest dobra rzecz. No, poświęcić tylko pół roku, żeby zacząć się z jakiegoś powiedzmy biznesu swojego własnego bardzo dobrze utrzymywać, to nie tak źle. Mhm. Ile wtedy miałeś lat? Wtedy miałem 21. A zanim, bo jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać i nagrywać naszą rozmowę, to powiedziałeś, że ty generalnie jesteś uzależniony od internetu. Czy byłeś uzależniony od internetu? Tak. Ale zanim zacząłeś się tworzyć swój kanał i stałeś się influencerem, czy ty w ogóle wcześniej miałeś jakieś marzenia? Może chciałeś, nie wiem, być informatykiem, może artystą, a może jakiś inny zawód? Czy generalnie odkąd pamiętasz, to chciałeś wejść w taką branżę, nazwijmy to trochę show biznesu w kontekście internetu? W kontekście internetu nie, w kontekście w ogóle show biznesu chyba też nie do końca, ewentualnie no, stać za kamerą, no, gdzieś tam powiedzmy z tego względu poszedłem do szkoły filmowej, która okazała się być dla mnie niewypałem. Pracowałem też w rentalu, w miejscu, gdzie się po prostu wynajmuje sprzęt wideo i byłem zachwycony tym, że mogłem się bawić sprzętem za jakieś 60 tysięcy, na który w życiu by mnie nie było stać. Więc jakoś bardziej w tą stronę celowałem niż w bycie rozpoznawalnym. A stało się trochę inaczej. No, tak wyszło. Tak wyszło. Powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, czyli kasę, ale oprócz tej kasy, no właśnie, ta rozpoznawalność potem cię nie kręciła? Nie, no w rozpoznawalności nie ma nic przyjemnego. Idziesz ulicą, ludzie cię zaczepiają. Jakby jedna osoba, dwie fajnie, ale jak idziesz ze znajomymi na piwo i zaczepia ci, nie wiem, po drodze 15 osób, które coś chce. Boże, tragedia. Jeszcze do tego, jak są pijani, to się od ciebie nie odczepią. Idziesz na randkę z dziewczyną do restauracji, trzy stoliki dalej, ktoś łypie na ciebie okiem. To nie jest komfortowe. Nie rozumiem, co ludzie widzą w sławie. Ja miałem minimalną i bardzo mi się to nie podobało. A teraz jak się czujesz z tym?
A twoja książka, tak jak powiedziałam, się rozniosła szerokim echem i też fala takiej krytyki ze samego środowiska też spłynęła na ciebie. Byłeś na to przygotowany? No, jakby cel był taki, żeby wbić kij w mrowisko, no więc jakby to było oczywiste, że ludzie nie będą się z tym zgadzać, będą się kłócić. Tylko problem jest taki, że no, sytuacja tak naprawdę no, jest trochę po mojej stronie, bo mogą krzyczeć co chcą, a to, co się dalej dzieje, sprawy odnośnie tych wszystkich niezbyt przyjemnych afer i środowisk patologicznych wypływają praktycznie codziennie. No, ludzie i tak będą mówić, że to jest zdrowa przestrzeń. Co cię skłoniło, albo co było takim punktem granicznym, gdzie powiedziałeś sobie dość i chciałeś zerwać z tym środowiskiem? No bo na początku jest ta wielka euforia, tak? Kasa. Po części jeszcze ta rozpoznawalność, która jeszcze może nie ciążyć, prawda? Kolejne lajki, które też napędzają. Kiedy chciałem skończyć z tym środowiskiem, to jest w sumie ciężkie pytanie, bo to nie była jakaś taka decyzja, która po prostu z dnia na dzień się pojawiła. Gdzieś to tak naprawdę od jakichś pierwszych interakcji, spotkań, tych oczywiście pseudo-eventów, gdzie wszyscy dostają kasę, żeby tylko się wypowiedzieć pozytywnie o czymś. No to ten, tam wszyscy są tacy trochę śliscy. To nie jest przyjemna przestrzeń. I tak naprawdę do tych ludzi, do tych wydarzeń, to ta wersja była praktycznie od samego początku. Śliscy, czyli masz na myśli, rozumiem, że fałszywi, tak? W kontekście tego, że nie wierzą w to, co nie wiem, reklamują albo tam, gdzie są. No, tam jeszcze parę innych rzeczy pod to można podpiąć, ale tak, taka no, ogólna fałszywość i próbowanie czyimś kosztem zyskania różnych rzeczy. Śliskość, czyli fałszywość i kombinowanie. No ale to nie jest też czasami przyjemne środowisko. Opisujesz różne historie i też mówiłeś w różnych wywiadach o takim środowisku, bym powiedziała nawet i patologicznym, czego na pierwszy rzut myślę, że wielu nie wie. No jakby ludzie z internetu to są ludzie, którzy są sami swoimi PR-owcami, tak? Więc oni w jakiś sposób umieją dbać o ten swój wizerunek i ukrywać pewne rzeczy. Niektórzy chowają drogie samochody w garażu, inni chowają swoje uzależnienia czy jakieś inne krzywe zachowania, które robią. I no, to po prostu się dzieje. I to, że na przykład influencerka, która kierowała swoje treści do młodych nastoletnich, ale powiedzmy z tego przedziału raczej 11-13 lat, nagle zaczyna promować patogale, gdzie ludzie się biją. Ludzie często z wyrokami na przepustkach czy tego typu rzeczach. Nie jest to zdrowe miejsce. Pytam o tą granicę, ponieważ są różne badania i z tych badań też różne wnioski można wysnuć, ale jedno jest niezmienne, że dzieciaki czy młodzież w wieku od 10 do 17 lat, taki najczęstszy zawód, jaki chce wybrać, to jest albo influencer, albo youtuber, albo w trzeciej chyba kolejności raper. I mimo, że zaczyna się trochę mówić o środowisku, o tym, że nie zawsze wszystko jest takie kolorowe i odkrywa się te szarości i ty w swojej książce odkrywasz to wszystko, to jednak coś tych młodych do tego ciągnie. No ciągnie pewnie kasa i pewnie łatwy dostęp do wszystkiego i to być może źle myślę, to mnie zweryfikuj, to, że generalnie chyba nie trzeba się dużo napracować. To zależy, co się robi. No, niestety w większości przypadków no, trzeba się napracować. Oczywiście są jakieś skróty, żeby dojść do tego szybciej, no, ale tutaj z kolei wchodzi kwestia jakiejkolwiek moralności. Czy dlaczego to jest praca numer jeden? Ty dzisiaj to rozumiesz? Mi to się wydaje oczywiste, bo to jest po prostu wysoka pozycja w drabince społecznej i pieniądze, czyli to, czego tak naprawdę dzieciaki w wieku szkolnym pragną. No być gdzieś na tej pozycji wyżej. Przecież większość filmów, które się dzieją w jakichś liceach w Stanach, no to zawsze są te fajne dzieciaki, te dzieciaki z kasą. Zawsze są jakby gloryfikowane te grupy społeczne. No i to no, przekłada się. No, w Polsce jest tak samo. No, fajne, bogate dzieciaki. Influencer
Fajny, bogaty dzieciak. Wiesz, jestem trochę z innego pokolenia i w moim pokoleniu, jeżeli mogę tak powiedzieć, chociaż wyjdzie, jakbym miała teraz, nie wiem, z 60 lat, ale chcę powiedzieć, że w moim pokoleniu było to, że taka prawda, która przez długi czas funkcjonowała w świecie, że jeżeli chcesz do czegoś dojść, no to po pierwsze musisz ciężko pracować, to jest jedna historia, a po drugie musi za tym iść jakiś, nie wiem, intelekt, jakaś wiedza, oczywiście szczęście, spryt, to wiadomo, ale coś musisz sobą reprezentować. I jakby ten zawód influencera trochę wykrzywił tą odwieczną prawdę o tym świecie, jaką pozycję społecznie chcesz sobie zbudować. Ty jako influencer napracowałeś się? O której wstawałeś? O której musiałeś zacząć swój dzień, jak twój dzień wyglądał? Ile musiałeś wysiłku włożyć w to, żeby kanał dobrze funkcjonował? Myślę, że to nie jest kwestia tego, o której wstawałem i jakby jak bardzo fizycznie mnie to obciążało. No to jest głównie wysiłek psychiczny, tak? Oczywiście trzeba codziennie pewne rzeczy robić, pokazywać siebie, zawsze wyglądać, zawsze być uśmiechniętym. No powiedzmy, nie można tej maski nosić w nieskończoność. Jak byłem na wyjeździe w Mediolanie, spotkałem taką influencerkę, która mi opowiadała historię, że siedziała w parku i odebrała telefon o śmierci swojego dziadka. Zapłakana siedzi w tym parku i podbiega nagle grupa dzieciaków pełna emocji. O Boże, cześć, siema, co tam? I mówi, że odruchowo po prostu łzy starła, uśmiechnęła się, zaczęła z nimi gadać, zrobiła zdjęcia, a potem jak już się rozsypała, to strasznie. No, trzeba udawać, tak? Mhm. A czemu nie można być prawdziwym? Bo jesteśmy zbyt nudni, prawdziwi. Jakby klikają się skrajne emocje. Ludzie nie odpalają, jakby nie siedzą w internecie, żeby słuchać o tym, że ktoś zjadł płatki na śniadanie, o ile nie opowie w tym w odpowiednio ekscytujący sposób, że nie będzie się nad tymi płatkami tutaj z braku, jakby nie wiem, czy ja tu mogę klęczyć, czy nie, więc powstrzymam się od używania pewnych słów. No po prostu trzeba się bardzo ekscytować tymi płatkami. Okej. Okay. Pytam o to, dlaczego nie można być prawdziwym i też znowu porównam to trochę do czegoś innego. Na przykład artysta zawód jest tak, że tworząc swoją muzykę do kogoś, no to odbiorca, który go słucha, czy jego fan, jest w jakiś sposób przez tego artystę stymulowany i to ten artysta narzuca mu pewien sposób, może nawet nie tyle myślenia, ile rodzaju, tak? Mhm. Czy wyzwalania w nim pewnych emocji. A propos tego, co powiedziałeś, myślę, że z zawodem influencera jest trochę odwrotnie. Czyli to ci odbiorcy stymulują po części influencera do pewnych działań. To jest tak, czy nie? No myślę, że tak. No, że jakby można słuchać się komentarzy i robić różne dziwne rzeczy. No, różnica między artystą a influencerem jest taka, że artysta stymuluje sztuką, a influencer sobą. Mhm. A w przypadku większości twórców internetowych tego, co robią w internecie, sztuką nazwać nie można. Mhm. No dobrze, czyli odbiorca stymuluje tego influencera, to w jaki sposób powinien się zachować? Czyli generalnie chodzi wszystko można powiedzieć sprowadzić do lajków. No tak, no jakby zasięgi to są pieniądze. Im więcej osób cię ogląda, tym więcej dostaniesz z kontraktów. No, po prostu tak działa rynek, więc chce się człowiek pod to jakkolwiek dostosować, jeżeli zależy mu na pieniądzach. Trochę taka klatka zamknięta, bo z jednej strony odbiorcy stymulują influencera, a z drugiej strony influencer musi stymulować odbiorcę, czyli non-stop dostarczać im pewnego rodzaju niespodzianki. Tak. Czyli tego tlenu do tych lajków i tak dalej. Jest jakaś granica? W czym? No właśnie w tym byciu influencerem. Poruszyłeś już taki wątek a propos jednej influencerki, która być może przekroczyła granicę, może w jej mniemaniu nie, ale zaczęła promować czy angażować się w różne, wiesz, walki. No nie bez przyczyny powstało też takie nazewnictwo jak patoinfluencerzy. No to pytanie, do jakiego momentu musimy w tym wszystkim dojść? Nie wiem, może nasze babcie powinny się teraz bić w klatkach. Wiesz, o co chodzi. No, jakby babcie się wbiły w klatkach, to przynajmniej byłaby jakaś odmiana, bo tak to tylko się biją patusy z wyrokami. No i influencerzy, którzy się zgadzają za duże pieniądze się z nimi bić, ich promować, siedząc z nimi przy stole. No, granica, jeżeli chodzi o zachowania akceptowalne w internecie, przesuwa się coraz bardziej, bo mówi się tylko o
tych coraz głośniejszych, coraz większych aferach. Więc zachowania, które były szokujące, powiedzmy 2-3 lata temu, w tym momencie mogą przechodzić jako norma. I o wielu aferach, chociażby tak jak o tej rozdmuchanej Pandora Gate, jakby w mediach tradycyjnych już nie rozmawiamy. Ten temat już gdzieś zniknął. Zaangażowanie jakichkolwiek polityków to zniknęło. Ale w internecie ten temat gdzieś się tam dalej grzeje i dalej jakieś kolejne rzeczy, tam sytuacja się rozwija, no ale też już to nie interesuje tak bardzo całego internetu, no bo przecież to już są stare wiadomości. No właśnie, a być może w ten sposób budujemy pewnego rodzaju przyzwolenie, to co powiedziałeś, czyli to, co nie było niedopuszczalne 2 czy 3 lata temu, dzisiaj tak się przyzwyczailiśmy do tego, że generalnie na nas nie robi to wrażenie. No tak, no to jakby skrajne emocje, tak? Pytam cię ze twojego podwórka, bo siedziałeś i byłeś w tym środowisku mocno. Nie może o pierwszą sytuację, ale tak jak powiedziałeś, to nie było tak, że ty nagle pewnego dnia obudziłeś się i powiedziałeś dość. Tylko to była suma różnych doświadczeń i różnych sytuacji, które gdzieś się w tobie kumulowały. Co na tobie zrobiło, może nie największe, ale duże wrażenie z takich sytuacji, które pojawiały się w tym środowisku, które odbiegało od twojego, nie wiem, kręgosłupa moralnego? Nieletnie dziewczyny podające się za pełnoletnie, żeby mieć kampanię z markami, które na przykład sprzedają bieliznę. Kropka. Okej. Ale ktoś to musi weryfikować. Kto? Po co? Wystarczy post na Instagramie, ej, skończyłam 18 lat. I jak marka przegląda, to widzi ten post. I kropka. Tak to wygląda. Ja się z tego już śmieję, po prostu już mi ręce opadają. Już nie wiem, ile można o tym gadać, opowiadać o tym całym gównie, które się tam dzieje, ale no i tak, no, ludzie to ignorują, ludzie nic z tym nie robią. No jakby ostatnia afera, jaka była głośna, to sprawa pedofilii. Mój temat nie przebije rozgłosem tego, więc ludzie to będą ignorować i o tym zapomną. A ty w swojej, nazwijmy to, w tym życiu influencera czy karierze, to przekroczyłeś jakieś bariery, których dzisiaj z perspektywy czasu, nie wiem, powiedziałbyś, że dzisiaj bym postąpił inaczej, tak bym nie zadziałał. Piękne jest to, że czasu nie można cofnąć, bo jakby można było, to nie wiem, ile razy bym się cofał. No jasne, że są jakieś takie rzeczy. No, najgłupsze, najprostsze to reklamowanie jakichkolwiek syfów, które po prostu ci płacą. No, to takie. To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl. No, na pewno są jakieś rzeczy, które robiłem, których nie powinienem robić. No, jestem tego pewny. No. Pytanie jak a propos tej granicy, jak z tego się uwolnić, ale zanim o tych granicach jeszcze, to chciałam cię zapytać o to, bo mając jakiś tradycyjny zawód, nie wiem, lekarz, dziennikarz, no gdzieś myślisz o swojej przyszłości, tak? No próbujesz planować swój świat, nie wiem, w kontekście chociażby być może 2 lat czy 3 do przodu. Czy będąc influencerem w ogóle o tym się myśli, co będzie dalej? Czy ty myślałeś? Jak będzie twoje życie wyglądało, nie wiem, za rok, za 2? Zanim zacząłem, myślałem. Jak już w tym byłem, to trochę przestałem. Jak jesteś influencerem, to ciężko ci myśleć o tym, co będzie za 2 lata, bo za miesiąc możecie nie być jako twórca internetowy. Stąd jest to takie wielkie przejmowanie się zasięgami i liczbami. Gdzieś tam koniec końców, rozmawiając z różnymi twórcami, którzy mówią, że się tym nie przejmują. Koniec końców i tak wracaliśmy do tego, że to jest ważne i że na to patrzą. No i no tak naprawdę to ciężko jest planować, co będzie za 2 lata, jak nie wiadomo, co będzie za miesiąc, bo ta pensja też nie jest regularna. No a nie każdy influencer może sobie pozwolić na nowego Mercedesa, tak? To też nie są takie stawki. A to jest tak, że raczej się odkłada, myśli właśnie o tej przyszłości, czy raczej się szasta i hula? Hulaj dusza, piekła nie ma. Widziałem bardzo dużo osób, które lubią kupować sobie drogie rzeczy. Mam nadzieję, że drugie tyle odkładali na swoją przyszłość. Ale nie wiem, nie zaglądałem im na konta. Jakby jakąś wersję prawdopodobną w swojej głowie mam.
Zakładam, że raczej te pieniądze przelatują przez drogie ubrania, a nie konto oszczędnościowe. No więc tak z obserwacji mogę zakładać, że raczej nie. Aczkolwiek mam nadzieję, że dbają o swoją przyszłość finansową. O co generalnie tym, o co tobie chodziło zakładając kanał? No bo ja będąc dziennikarką, mam swój też jakiś jasny cel, żeby dotrzeć do pewnej społeczności, żeby opowiedzieć to, jak wygląda to życie, czy pewne procesy, które zachodzą tak naprawdę, czyli co się za tym kryje, albo coś chcesz obnażyć, prawda? W różne zachowania i tak dalej. O co tobie chodziło? Z czym? Jak zakładałeś kanał? Żeby zarobić. Tylko i wyłącznie. Nie było tam żadnego wyższego celu. Nie no, siedziałem w necie od zawsze. Jakby montaż, jakby kręcenie, gdzieś tam ta pasja była, to chore wręcz zainteresowanie tym tematem. No to... Dlaczego o to pytam? Pytam o to dlatego, że montaż i pasja super i w tym też można się świetnie odnajdywać, ale pytam o to, że w momencie, kiedy już gdzieś zbierasz pewną społeczność niemałą, no to twój głos nagle jest po pierwsze słyszalny, po drugie zauważalny, po drugie masz wpływ na to, co mówisz i na to, jak możesz kształtować de facto trochę innych, ich też sposób myślenia. Czy wtedy, jak już zebrałeś tą swoją społeczność, albo na przykładzie twoich kolegów, tam nie ma jakichś celów wyższych? Nie wiem, ewentualnie sprzedać im własne ubrania. No, okay. Czyli tak wszystko sprowadzamy do kasy. No tak, tak. No, jakby nikt chyba nie zaczyna, przynajmniej patrząc na większość, raczej nikt nie zaczyna konta w internecie w celach moralizatorskich. No, to duże słowo już. No, zresztą robienie kontentu moralizatorskiego. Na moim przykładzie można powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł. Nie zarabia się. No, to nie jest zarobić na tym idzie, ale jeżeli chodzi o... Nie szybko, łatwo i przyjemnie. Tak, tak, dokładnie. No to z tym można się pożegnać. Zdziwiłam jedna z anegdot. Anegdot mówię, bo ona była opowiadana w sposób taki anegdotyczny. A propos tego, jak dzieciaki lgną do tego zawodu i jak to wszystko się zmieniło, co internet spowodował, jak dzieci postrzegają pewną rzeczywistość. Wycieczka w Toruniu. Pani zapytała dzieci z Inowrocławia, które miały zapewnioną wycieczkę do Torunia, no więc pyta się wcześniej w klasie, co byście chcieli zobaczyć w Toruniu. No w Toruniu jest wiele różnych historii od bulwarów, pomnik Kopernika i wiele różnych, i pierniki, i wszystkie inne historie mogę, i tak mogę dalej. Mogę zgadnąć odpowiedź? Pewnie zgadniesz, mów. Czy to jest mieszkanie Daniela Magicala na... Dokładnie tak. Nie pamiętam, na jakiej ulicy to było. Ale... Dokładnie tak. No nie będziemy promować teraz ulicy jego mieszkania, ale to jest tak. Dokładnie to chcieli zobaczyć. Czyli pato influencera, który tak. Pokazuje między innymi chyba jak tam matkę bił, czy gdzieś tam może nie bił ją, ale generalnie... alkoholu, tak mówiąc delikatnie. Była, właśnie, muszę się cofnąć, czyli jak jego matka była pijana. I to był ich główny cel wycieczki. A nie pomnik Kopernika, a nie tam pierniki toruńskie i tak dalej. To jest nieprawdopodobne, jak to wszystko się przesunęło. Nie dziwi cię to? Nie, jak ja... Mnie zdziwiło. Jak bywałem w Toruniu, to jak ktoś mnie pytał o Toruń, to pytał o to, a jak ktoś był z Torunia i pytałem, co zobaczyć, to mówiło o tym mieszkaniu. Okay. To jest największa atrakcja tam. Może to jest zmiana pokoleniowa? Mam nadzieję, że nie. Jak udało ci się z tego wyrwać? Nie powiem, żeby... Wyrwać... Dobre słowo? Wyrwać to chyba nie jest dobre słowo. Przejść na drugą stronę mocy. Spalić wszystkie mosty raczej. Jak? No, to się wydaje banalne dla człowieka, który w tym nigdy nie siedział. Ale kwestia tego, jak social media wpływają na receptory dopaminy i przez to uzależniają po prostu człowieka, mózg od internetu, to jest jakby faktycznie bardzo, bardzo duży problem. I kwestia tego wyrwania w tym aspekcie może być adekwatna, ale jeżeli chodzi o... pożegnanie się z środowiskiem czy z pieniędzmi, no to
To nie była dla mnie taka ciężka kwestia, no bo ze względu na chorobę, na zdrowie psychiczne musi być u mnie bardzo mocno na pierwszym miejscu. Po prostu nie mogę sobie pozwolić na to, żeby coś z nimi grało. W najlepszym okresie, nie pytam o konkretną kwotę, ile o pewne widełki, ile najlepiej zarabiałeś? No, najlepszy miesiąc to było ponad 100 tysięcy złotych, ale to był taki jeden. Na taki zły to było, nie wiem, 12, 15, taki ok, standard, no to powyżej 25, tak 25-30. To niektórzy nawet w ogóle tyle nie zarabiają, albo nawet nie widzieli takich pieniędzy. No fajna kasa, nie warta. Jak mówisz, fajna kasa, nie warta, to ktoś, kto być może nas, wiesz, będzie oglądał i właśnie z tych młodych dzieciaków powie, co on mówi. No tak, tak. No, chyba nieraz mi się zdarzyło Jima Carrego cytować, że jakby mógł, to by dał każdemu kasę i sławę i każdy by mógł zobaczyć, że to wcale nie jest takie fajne. No to urosło do jakiegoś takiego mitu. Nie wiem, czy to może kwestia Hollywood, czy jakichś innych potrzeb ludzkich, ale no... Konsumpcjonizmu. Tak. Być może pewnie też tego i wielu jeszcze pewnie innych czynników. Ja zapytałam cię na początku, jak wygląda życie influencera i zaczęłam od tego, kiedy wstajesz, a ty powiedziałeś, że to nie ma znaczenia, ile fizycznie pracujesz, bo to wszystko chodzi o psychikę, prawda? I ten wysiłek taki psychiczny i o której godzinie wstajesz, ale powinnam inne pytanie ci zadać. Ile razy dziennie sprawdzałeś, jak bardzo klikają się twoje posty, kanał, ile masz lajków? Tyle, że nie zliczę chyba. No to... Wstajesz i od razu zaglądasz. No tak, no i sprawdzasz. No tak jak każdy wstaje i sprawdza telefon. No to ty też sprawdzasz, ale sprawdzasz inne rzeczy. Nie tylko wiadomości, ale to jak ci poszły, załóżmy, materiały. Patrzysz później już przez resztę dnia praktycznie cały czas. No chyba, że już wyrobiłeś sobie ten zdrowy nawyk i potrafisz odłożyć telefon, ale to nie jest powszechne. Ty potrafiłeś odłożyć w tym takim szczycie? Nie. Nie, nie potrafiłem. A jak spadało? To, co się pojawiło? Humor się psuł. Humor się psuł. To jest taka normalna rzecz. Jak gadałem z innymi twórcami o tym, to nikt nie pytał nigdy. Nigdy nie musiałem zadawać pytania, czy ty też to masz? Tylko każdy od razu zaczynał dzielić się swoją historią, mówić, jak to wpływa na jego zdrowie psychiczne. Bo to jakby dla osoby, która w tym nie siedzi, to się wydaje absurdalne, że cyferki w internecie inaczej wyglądają i to oddziaływuje na człowieka psychikę. Okej, dobra. Ja w takich przypadkach zawsze mówię, że ktokolwiek, jak ma jakieś social media, Instagrama, Facebooka, Twittera, cokolwiek, jak dodaje tam post, to sprawdza te lajki. I porównuje, załóżmy, z poprzednim postem, z następnym i widzi, czy jest lepiej, czy jest gorzej. No a teraz trzeba sobie wyobrazić, że od tego są zależne człowieka pieniądze, to, na co właśnie sobie może pozwolić w życiu, gdzie mieszkać, jakieś bezpieczeństwo finansowe. No, tak naprawdę to wszystko zaczyna się łączyć. No i potrafią takie głupie cyferki na ekranie psuć humor i to bardzo. Ma się doła, żeby nie powiedzieć, że można popaść jeszcze w inne stany. Nie chcę używać słowa depresja, ale również pewnie i takie. No dobra, są te cyferki. Świat jest piękny, kolorowy, kiedy wszystko idzie do góry. Jak w tym pięknym świecie kolorowym, gdzie człowiek jest uzależniony właśnie od tych lajków, ma się to normalne życie? Ma się w ogóle takie normalne życie, czy nie? Na przykład, przepraszam cię, relacja. Ojciec, matka. Relacja znajomi. W ogóle ty relacja miałeś wtedy tak zwanych normalnych znajomych, czy nie? Nie, nie. Znaczy się, no ktoś tam był na orbicie, ale to nie powiedziałbym, że to był jakiś bardzo mocny, stały kontakt. Zresztą to też to nie było tylko umotywowane moją karierą internetową, ale też pewnym innym zjawiskiem. Ale rozmawiałem o relacjach romantycznych z jednym z moich, no w tym momencie chyba już byłych znajomych. I stworzyliśmy taki termin jak czas influencera, bo przez to, że wrzucamy rzeczy jako twórcy cyfrowi codziennie i albo praktycznie codziennie gdzieś tam te między tymi wszystkimi platformami, no to cały czas jest jakiś ruch,
Nasze kariery mogą się zacząć i skończyć w tym samym miesiącu, no to te spostrzeganie czasu jest takie dużo bardziej intensywne, dużo więcej musimy zrobić w ciągu tego dnia, dużo więcej emocji przez nas przepływa, przez to, że chociażby liczby pod różnymi rzeczami, które wrzucamy codziennie, są inne. I rozmawiałem o tym, że w relacji, jak się wchodzi w jakimś tam związek czy coś takiego, to słyszałem, że no po 2 tygodniach musi już mieszkać u mnie, że jakby nie wyobrażam sobie inaczej. Przecież musimy się widzieć codziennie, żeby utrzymać relacje. No i teraz osoby, które nie są w tym środowisku, które prowadzą zwykłą... A czemu 2 tygodnie? Poczekaj, bo to jest zastanawiające. Czemu 2 tygodnie? Bo... Nie wiem, może to było jakby osobista preferencja. No ale jednak, cóżmy, taki wymóg spotkań codziennych. No nie każdy ma na to przestrzeń, jeżeli jest osobą dorosłą, pracującą. No a tutaj jednak było to wymagane też. Ale to jest wymagane, teraz dopytam cię, czy to jest wymagane dlatego, żeby od razu z tą drugą osobą pojawiać się w tych social mediach, żeby budować właśnie ten nowy taki content i pokazywać, że jest super fajnie, jestem zakochany. Mam nadzieję, że nie. Okay. Myślę, że to po prostu przekłada się te dawki dopaminowe, ta ciągła potrzeba serotoninki w mózgu. Przekłada się też z internetu na świat rzeczywisty faktycznie, w tym na relacje. Można tego nie wytrzymać, tego stałego napięcia. Można. Związki influencerów są raczej z twoich obserwacji, bo poruszyłeś ciekawy temat, raczej trwałe, czy tak statystycznie rzecz biorąc, czy raczej nie w związku z tym? Nie mam zielonego pojęcia, bo do głowy przychodzą mi jednocześnie osoby, które są od dłuższego czasu razem i tak jak je poznałem tam gdzieś na tej mojej drodze, wydają się być szczęśliwe i zadowolone. No ale na to mamy tą drugą stronę medalu, no czyli tą masę związków, która bardzo szybko się rozpada ze względu na, powiedzmy, brak zgodności w sposobie życia i postrzegania świata między osobą z internetu a osobą nie z internetu, ale też no tutaj też ten fantastyczny temat udawanych związków, który całe szczęście chyba już przestaje być tak popularny. Robienie tego, chociaż nie wiem. Wiem, że no, kiedyś to było bardzo, bardzo duże jeszcze. Załapałem się na końcówkę tego, a raczej moi znajomi, którzy takie rzeczy robili, byli znajomi. Znowu zaznaczę. Dla lajków? No tak, no tak. Jedna osoba jest rozpoznawalna, a druga jest rozpoznawalna. Razem będziemy rozpoznawalni bardziej. Czyli taki biznes. Piękne wyznanie miłosne. No to można tak to ująć. A w takiej relacji rodzina. Da się w tym funkcjonować? Czy nie? Ja o mojej rodzinie nie rozmawiam. Nic nie powiem, nic na ten temat. Innych też nie pytam i nie będę gadał o ich rodzinie. A tych znajomych normalnych? Bardzo lubię. Są obok mnie. Ci, którzy byli przed, są nadal teraz. To musi być dobra znajomość, że nie odeszli w momencie, kiedy być może miałeś różne priorytety. Jeżeli tak było, bo tego nie wiem. No tak, mam dookoła siebie bardzo dobrych ludzi. Jak to się wydarzyło też w twoim życiu? Rozumiem, że natłok emocji różnych i różne sytuacje, ale w twoim przypadku skończyło się to no, dużą utratą zdrowia psychicznego, co spowodowało, że chciałeś wymiksować się z tego środowiska. Co było takim sygnałem, że to jest naprawdę czerwona lampka? No u mnie, no tutaj już przechodzimy na ten temat choroby, tak? No ja jestem pacjentem od bardzo, bardzo dawna i kwestia u mnie zdrowia psychicznego to jest rzecz, która jakby problemy ze zdrowiem psychicznym towarzyszą mi odkąd pamiętam, tak naprawdę. W momencie, w którym ciężkie stany depresyjne zaczęły przechodzić już w jakieś bardziej zaawansowane epizody. Teraz się z tego śmieję, ale pamiętam, jak pierwszy raz zacząłem słyszeć głosy, to, no to nie było coś przyjemnego. W tym momencie się z tego śmieję, ale śmiech to jest moja tutaj reakcja i powiedzmy sposób radzenia sobie z tym wszystkim. No, mnie mocno pchnęło.
No to jak pierwszy raz zacząłem słyszeć, to no, miesiąc później już byłem w szpitalu, więc jakoś tak to wyglądało. To było przebodźcowanie? Natłok tego, za dużo dopaminy? Nie znam się na tym, więc pytam ciebie, ty wiesz doskonale. No, zderzenie świata fikcyjnego internetu z światem rzeczywistym i no, przytłoczenie no, wieloma czynnikami, tak? Tak jak tutaj rozmawiamy, no to też nie idzie tego przypisać do jednej rzeczy, bo no, właśnie od ludzi po pieniądze, po inne osoby, wszystko co się dzieje, jakąkolwiek tą rozpoznawalność, no to po prostu się kumuluje. Wiesz, dlaczego pytam? Dlatego pytam, bo ktoś z zewnątrz, kto być może nie jest w tym świecie tak mocno, albo chciałby być w tym świecie, no przecież to jest jakaś bzdura totalna, nie? Tak, ja wiem, że jakby przecież to, jest co... Jest sławny, no. Ma kasę, jest młody, ma jakieś tam pomysły, żeby robić różne rzeczy i różne inne projekty. Z boku dla kogoś, kto nie funkcjonuje w takim świecie, wygląda jakby się trochę w głowie poprzewracało. Ja wiem, że jakby to, co ja mówię, dla pewnej grupy wiekowej może być niezrozumiałe, dlatego polecam to, załóżmy, przełożyć sobie na show biznes, czy na stare media, telewizję, tego typu rzeczy i poszukać odpowiedników tych postaci z internetu właśnie w show biznesie z lat 2000, czy coś takiego, to wtedy gdzieś tam idzie to sobie przełożyć i zrozumieć. No, w polskich mediach też mamy historię osób, które popadały w różne używki, muzyków, nie muzyków. A... Muzyków, dziennikarzy. Tak. Paleta nazwisk jest dosyć szeroka. I to myślę, że nie chodzi tylko o kasę w tym przypadku. Dopamina to, co mówisz, na pewno tak, ale bo to też stymuluje i tak dalej, ale też chodzi o tą adrenalinę. Ciągle jesteś na takim wysokim levelu. Jak ona zaczyna spadać, to czegoś ci brakuje. Tak, tak jest. I nagle czujesz się osamotniony. Tak, dlatego bardzo się cieszę z tego, że nauczyłem się funkcjonować bez takich ciągłych zrywek dopaminy. No. A jak się nauczyłeś funkcjonować bez zrywek dopaminy, cytując ciebie, czy nie kusi cię, no bo teoretycznie masz teraz w sobie narzędzia, no, którymi właśnie teoretycznie potrafisz zarządzać. Czy znowu wejść w ten świat, ale już bardziej świadomie? Nie, jakby to się nie opłaca. W sensie, no, mogę mówić, że mam te mechanizmy, ale tak naprawdę w momencie, w którym bym z powrotem w to wskoczył, to bym się zweryfikował. Jakby to jest tak jak w moim przypadku z alkoholem. Ja alkoholu nie piję praktycznie rok w tym momencie i nie będę siebie sprawdzał, czy jestem w stanie wypić tylko jedno piwo. No nie będę. No od tego się zaczyna, a potem to już jest linia puchyła. Bardzo często podobno. Więc no nie będę po prostu do tego internetu wracał. No nie opłaca się tego robić. No, jak ktoś wie, jak to robić, to niech znajdzie sobie takich pionków, jak różne ekipy w Polsce są. Głupie dzieciaki, które po prostu zrobią wszystko, co im powiesz, jak rzucisz im trochę kasy i jak zarobi sobie fortunę na tym. To jest model, który w Polsce występuje. Wykorzystywanie po prostu osób z pewnymi problemami, jeżeli chodzi o rozumienie świata i innych takich rzeczy. Pan, który ogarnia, robi na nich kasę. Oni są szczęśliwi, że dostają 3% z tego. No, to jest zdrowsza metoda, ale tutaj gadamy o braku jakiejkolwiek moralności. Dlatego tego nie robię. Póki co. Załóżmy. Nie, no, żartuję. A na jaką widzisz dla siebie przyszłość, jeżeli nie bycie influencerem? To nie co? Wiem. Nie wiem, szukam, zobaczymy. W tym momencie uczę się programować. Fajna zabawa, przyjemne. Nie wiem, może coś z tym zrobię, ale też jeszcze mam 24 lata, jeszcze mam trochę czasu na to, żeby poszukać, pokombinować. Masz dużo czasu. No. Więc raczej nie mam definicji siebie w tym momencie, co zamierzam robić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
A to zdarzenie właśnie a propos kasy, o której mówisz, bo to się robi dla kasy, no to nie jest tak, że idziesz do, nazwijmy to, takiej normalnej pracy. No i ten rachunek na koncie jest zdecydowanie inny niż 20 tysięcy, 50 czy 100 tysięcy miesięcznie. No, jest super. Jakby no teraz mam robotę, która mi też powiedzmy okej płaci. Ale coraz bardziej widzę, że nie warte są pieniądze męczenia się, mimo że no, w tym momencie zarabiam mniej niż zarabiałem powiedzmy w najgorszym miesiącu jako influencer. No to tak potrzeba jakiejś realizacji się, znalezienia celu w życiu, no to tam jestem w stanie dziękować wyższym kwotom i tam sobie szukać czegoś z mniejszą. No jakby, no nie wiem, nie narzekam. Miałem dużo kasy, nie byłem szczęśliwy, mam mniej, jest lepiej. Tyle. To jest nieprawdopodobne, co mówisz. To powinno takie zdanie, wiesz, ciągle być wyświetlane, bo ludzie bardzo często swoje szczęście uzależniają od stanu posiadania, tak? Różnych rzeczy. To chodzi tylko o, może być majątek, może być fizyczna gotówka. Ja trochę wierzę, że te moje młodsze pokolenie obudzi się i no tam ja, w mojej bańce ludzie podzielają mój punkt widzenia, ale to może być tylko moja bańka znajomych. No mam nadzieję, że więcej osób przejdzie w ten sposób i będzie myśleć. Jest teraz takie modne pytanie, które dosyć często przewija się w różnych rolkach i w mediach społecznościowych. Ile pieniędzy potrzeba ci miesięcznie, żeby godnie żyć? Mieszkanie, terapia, jedzenie, leki, wyjście z dziewczyną. Na to muszę mieć pieniądze. Okej. Okay. Widzisz inne relacje właśnie z dziewczyną, ze znajomymi po tym, jak wymiksowałeś się z tego środowiska? No mam takie relacje. Mm-hmm. Ale że one się diametralnie zmieniły? No nie było dziewczyny, jest dziewczyna. To się zmieniło diametralnie, okay. Tak. Znajomi tak jak byli, tak są. Jest śmiesznie, tak jak było. To się nie zmieniło. Mhm. Pytam się jeszcze o tą kasę, bo to też jest temat, który, czyli ten konsumpcjon, ten wątek konsumpcjonizmu. Ten taki moment przeskoku, że dostajesz tyle pieniędzy w ciągu jednego miesiąca, niech to będzie kwota 300 tysięcy, czy nawet więcej, i potem dostajesz zwykłą pensję. No jest jakiś szok. Zanim dojdziesz do tego, że to już nie będzie tak kolorowo i tak dalej, że czasami trzeba będzie, nie wiem, może gdzieś przeoszczędzić na czymś. W momencie, w którym nie byłem zadowolony z tej pracy jako influencer, no to wiedziałem, że jak zmienię, to nie będę tyle zarabiał, więc moment do faktycznego rzucenia tego, no to to już byłem przyzwyczajony do tej myśli. I też powiedzmy z kwestią choroby to różnie wygląda. Zdarzało epizody maniakalne nie kończą się zazwyczaj pełnym kontem. Więc no jak będzie trzeba, to będę jadł zupki chińskie i będę zadowolony. No, ważne, żebym się spełniał, co nie? A gdyby nie choroba, myślisz, że i ta granica, która według ciebie została już przekroczona, to mówię teraz o zdrowiu psychicznym, myślisz, że dalej byś tkwił w tym środowisku? Nie mam zielonego pojęcia. Choruję na tyle długo, że nie potrafię sobie wyobrazić życia bez choroby. Okej. Okay. Takie dwa zdania. Bo w końcu po coś to robisz. Między innymi dla tych młodych, którzy są uzależnieni od social mediów. Co byś im powiedział? Albo jak ich przekonać? No okay. Tak ich przekonać, że może to nie wszystko jest warte. To jest ciężkie wyzwanie i nie wiem, czy jestem w stanie mu podołać, ale spróbuję w dwóch zdaniach. To może być w pięciu. Tak. Widzę różnicę w tym, jak moi znajomi wychowują dzieci. Ci z telefonem i ci bez. I przeraża mnie to, jak widoczna jest ta różnica. Patrząc na te dzieciaki, które są wychowywane bez telefonu, widzę niesamowicie młode i ambitne osoby, które są ciekawe świata. Dzieciaki z telefonami w tym samym wieku żyją po prostu
wegetują może nawet. I jak to tak dalej pójdzie, to czy masz telefon i siedzisz w social mediach, będzie dyktowało, czy jesteś w pewnego rodzaju elicie intelektualnej, ludziach ciekawych życia, ludziach, którzy osiągają sukces faktyczny, czy nie. Więc po prostu to jest przerażające, jak się na to patrzy, ale no niestety tak wyglądają realia. To dobra puenta do naszego spotkania. Janek, wytrwałości. Ale ludzie. I znalezienia celu w życiu. Myślę, że ten cel masz. Mówię o takim zawodowym odnalezienia swojej drogi. Innej niż bycie influencerem. Szukanie też może być celem, co nie? Więc zobaczymy. Pewnie. Zobaczymy, co będzie. Dzięki piękne. To ja dziękuję.